Dobry wieczór, moi kochani rodacy. Przeczytam wam za moment treść postu z Facebooka autorstwa Narodowego Centrum Monitorowania Antypolonizmu. Jest to ciąg dalszy tego materiału dotyczącego deklaracji kopenhaskiej, jaki znajdziecie na moim kanale Swojska Suwerenka. Jest tam, co prawda, zwięźle, krótko powiedziane przez Janinę Parazińską. Chcę te słowa skierować przede wszystkim do tych, którzy nie potrafią zrozumieć, że należy zbojkotować te oszustwa zwane wyborami. To jest bardzo poważna sprawa i chciałabym w tym miejscu was poprosić, wszystkich tych, którzy będziecie słuchać tego, co przeczytam, żebyście udostępniali, żebyście informowali resztę Polaków. Dlatego, że jest to narodowy obowiązek. Informowanie. Informacja dzisiaj jest na wagę złota. Rzetelna informacja. Zauważyliście, że ja powiedziałam, skąd pochodzi ten artykuł, ten post. Link do artykułu, który został opublikowany na koszalin7.pl 31 lipca 2015 roku, autorstwo Tadeusza Rogowskiego, wrzucę wam w opisie, jak i tutaj na TikToku, tak i znajdziecie też to na swojskiej suwerence. A więc, wybory w Polsce od 1990 roku są niezgodne z prawem OBWE. W związku ze zbliżającym się terminem kolejnych wyborów w naszym kraju, a także z faktem, że w Polsce dokument kopenhaski 1990 jest praktycznie nieznany, albo też jego nazwa jest myląco wymieniana jedynie w kontekście ochrony praw mniejszości narodowych. Pragniemy przypomnieć opublikowany z 31 lipca 2015 roku na niezależnym portalu koszalin7.pl artykuł autorstwa Tadeusza Rogowskiego pod tytułem Podpisali i schowali. Podpisali w imieniu Polski, zapomnieli przetłumaczyć na polski. W tym szczególnym przedwyborczym okresie Narodowe Centrum Monitorowania Antypolonizmu również zwraca uwagę wszystkim potencjalnym wyborcom na wieloletni proceder przeprowadzania w Polsce w sposób nielegalny wyborów do władz ustawodawczych, czyli parlament, sejm i senat i wykonawczych, prezydent i rząd. Proceder ten polega na niestosowaniu się do reguł wolnych wyborów, do jakich zobowiązali się polscy sygnatariusze dokumentu końcowego Kopenhaskiej Konferencji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na temat ludzkiego wymiaru Human Dimension, termin utrwalony za dokumentem końcowym konferencji przeglądowej z 1989 roku, określający zobowiązania OBWE przyjęte w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, a także zagadnienia związane z rządami prawa i zasadami demokracji. Dokument końcowy konferencji odbywający się w Kopenhadze w dniach od 5 do 29 czerwca 1990 roku, zwany w skrócie dokumentem kopenhaskim 1990, w preambule wymienia uczestników spotkania i sygnatariuszy w liczbie 35 przedstawicieli państw lub ich rządów, w tym Polski, wśród takich jak dwa państwa niemieckie jest Stolica Apostolska Watykan, a także USA jako gwaranta bezpieczeństwa i pokoju w Europie, nie odkrywając Ameryki po raz kolejny, czy też nie wyważając otwartych drzwi. Przechodzimy na zasadzie cytatu treści z podanych wyżej źródeł do samego dokumentu kopenhaskiego 1990, przytaczając także autorskie merytoryczne komentarze.
Ja to na YouTubie wam wkleję całość jako cytat tego postu. W artykule 6 państwa uczestniczące oświadczają, że podstawą prawowitości władzy jest wola narodu, swobodnie i uczciwie wyrażona poprzez okresowe i prawdziwe wybory. Dalej deklarują, że będą szanować prawo obywateli do uczestniczenia w rządzeniu swoim krajem bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli, swobodnie przez nich wybranych w uczciwym procesie wyborczym. W Polsce nie ma mowy o spełnianiu tych warunków. Na tym skończę. Przeczytacie sobie w opisie, który wrzucę właśnie na swojskiej. To jest w formie cytatu. Staram się wam od dłuższego czasu na tamtym moim kanale, który już jest prawie nieaktywny z uwagi na to, że chociaż tam jeszcze mogę robić live i może i zrobię takiego live'a. Zaproszę was żebyśmy mogli porozmawiać na ten temat. Na temat moich treści, które udostępniałem na tamtym kanale TikTokowym. Niestety dostałam za dużo tych ostrzeżeń i już na czerwono się palę, więc dlatego założyłam drugie konto, bo nie wiem, jak długo jeszcze tamto może istnieć, ale postaram się, bo tam mam ponad 1000 obserwujących, więc będę mogła zrobić taką pogadankę z wami na żywo. Tutaj też już troszeczkę wrzuciłam, zresztą w zakładce, na tym nowym moim koncie, w zakładce ulubione. Przyjrzyjcie sobie, proszę, rodacy, o czym ja do was mówiłam, do was mówię na kanale Swojska Suwerenka. Ile tam jest treści, które mówią o tym, że te ich ordynacja wyborcza jest tak skonstruowana celowo, żeby nas jako baranów kuźwa zapędzać do urn, żebyśmy podpisywali te listy uczestnictwa, bo o X to im nie chodzi, o ten świstek papieru zwany kartą wyborczą. Im chodzi o wasz podpis na liście uczestnictwa. Na podstawie tego oni liczą frekwencję. No i wy, jako wyborcy, uwiarygodniacie ich proceder szalbierczy. Zrozumcie to w końcu, że zobaczcie, przez ponad 30 lat nic w naszym kraju dobrego się nie wydarzyło. Gdzie jest interes narodu polskiego? Antypolonizm jest szerzony. Gdzie jest kuźwa Polak na pierwszym miejscu? Zobaczcie, jak my wyglądamy. Co z nami się dzieje? Przybysze mają większe prawa niż my jako naród. Olewają nas. Nie wychodzą do nas, już nawet nie rozmawiają z nami. Po Polsce jeżdżą kuźwa ze swoją świtą, nie wpuszczają na spotkania kuźwa, broń Boże, żebyśmy zadali jakieś niewygodne pytania. To tak uważacie, że tak to jest legalne wszystko? Że macie wpływ na cokolwiek? Dobrze, zostawiam was z tym. Przemyślcie, pomyślcie, zastanówcie się, bo to chodzi naprawdę o nasze pokolenia, nasze dzieci, o to, czy nasza ziemia ojczysta będzie naszą ziemią ojczystą, czy już będziemy chodzić kuźwa po ziemi zawłaszczonej przez nich. Chyba czas najwyższy, żeby Polak był na urzędzie, a nie żeby dalej było to samo albo gorzej. Raczej już będzie gorzej. Bo oni się już z niczym nie kryją. Z niczym.
Tylko wy nie chcecie tego zobaczyć. Wolicie żyć.